Dzień dobry, cześć. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Drogi słuchaczu i droga słuchaczko, ja nazywam się Anna Antoniak, a to jest mój podcast Słowo Miłości na dziś na kanale Inny Wymiar Sukcesu. Jeżeli słuchasz tego być może na aplikacjach do słuchania podcastów albo Ludzie Sukcesu, jeżeli słuchasz tego na YouTubie. Kochani, to jest miły dzień. A jestem trochę szalona, walnięta. Tak. Czasami nostalgiczna, czasami dosadna, ale tak. Ostatnio, przyznaję, podcasty nie ukazywały się rano, tylko wieczorem. A z tego względu, że ja po prostu byłam, mało pracowałam, o, może tak przyznaję, ale pamiętałam zawsze o podcaście, no bo oczywiście musiały one być, tak jak powiedziałam, każdego dnia muszą się ukazać, więc wybaczcie mi to. Aczkolwiek wracamy do spotkań porannych, bo wiem, że Was to też motywuje, szczególnie jeżeli jedziecie do pracy i możecie sobie już posłuchać, to wiem, że dla niektórych jest to bardzo przydatne. Ja też mam swoje jakieś ulubione rzeczy, które słucham i najczęściej słucham wtedy, na przykład kiedy sprzątam albo kiedy gotuję i mogę jeszcze jakby uczyć się czegoś nowego albo jakby wznieść się na duchu albo, nie wiem, doświadczać czegoś mądrego albo słuchać wykładów, które akurat są w danym temacie, których akurat potrzebuję, więc wiem, jak to jest ważne, a wiem, że takie krótkie czasami właśnie spotkania z kimś, kogo lubimy, dają nam dobrą energię na cały dzień, więc ja się cieszę, że jesteście ze mną, jest Was coraz więcej i to jest mega, ale było mi bardzo potrzebne to takie wyciszenie, mówiłam o tym, naprawdę było mi potrzebne i ja jestem pełna energii i pełna wiary i optymizmu w to, gdzie ja zmierzam, dokąd ja zmierzam i jak to wszystko mam robić, bo tak jak Wam mówiłam ostatnio, że jakby było tyle tego i tak mocno, jak mi to po prostu przygniotło, że już nie wiedziałam, i zaczyna się wkradać we mnie strach, obawa, lęk i tak dalej, więc jakby ten jeden dzień sobie odpuściłam i tak naprawdę potem jeszcze kolejne troszkę były takie delikatniejsze, ale to mnie tak wzmocniło, tak mi dało mega niesamowity obraz tego, co ja mam zrobić i ja się teraz tak nakręciłam, ja tego tak chcę, że to jest w ogóle czat-pat. A chciałam Ci powiedzieć dzisiaj, nie bądź niedowiarkiem, tylko wierz. I chciałabym Wam opowiedzieć tą historię, ponieważ ona jest przepiękna. I ta historia jest o Jezusie, kiedy On już zmartwychwstał i to był Tomasz, tak? Dobrze mówię? Tomasz. Kiedy Jezus zmartwychwstał i pokazał się swoim uczniom po 8 dniach i oni zobaczyli Go, ale nie było tam Tomasza. I Tomasz potem jakby apostołowie powiedzieli, że widzieli Jezusa. On powiedział, że nie uwierzy, jak nie zobaczy na jego rękach śladów po gwoździach i na jego dłoniach i nie zobaczy, nie wsadzi ręki w jego bok i palca w jego właśnie ten ślad po gwoździach. I po prostu nie wierzył im, a oni wszyscy widzieli Jezusa, więc potem Jezus przyszedł ponownie do apostołów. I wtedy już był Jezus. I uwaga, Jezus jeszcze wszedł przez zamknięte drzwi, więc to było niesamowite. Jak wszedł, to przywitał się z nimi i powiedział, witajcie bracia, moi uczniowie. Już teraz nie pamiętam, jak to było, ale przywitał się z nimi. No, powiedział, cześć załoga, Tomaszu, witaj, zobacz, oto jestem. Oczywiście to mówię po swojemu, ale mówi, zobacz, możesz dotknąć i zobaczyć moje dłonie, moje nadgarstki, wsadź sobie palec tutaj, tam gdzie były gwoździe i wsadź rękę w mój bok, bo dobrze wiedział, że po prostu jego serce i jego wiara nie była na tyle ugruntowana, ponieważ nawet jeżeli wszyscy uczniowie powiedzieli, że widzieli, to on i tak nie wierzył, bo powiedział, że on musi, że on uwierzy, jak on zobaczy, więc Jezus przyszedł, pokazał i mówi, proszę. I mówi do niego, a on wtedy, Tomasz powiedział, mój Pan i mój Bóg. Zobaczcie, mój Pan i mój Bóg, kiedy go zobaczył i nawet nie wsadził nic, nie dotknął, nie zrobił nic, ale powiedział i mówi, uwierzyłeś, bo zobaczyłeś. Błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. To jest takie mega! Zobacz, błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I zobacz, ja
Dzisiaj, jak to usłyszałam, sobie myślę, wow, to jest po prostu, wiecie, ja to słyszałam już ileś razy, czytałam to, ale jakby nie dochodziło to do mnie, a dzisiaj sobie myślę, wow, to jest to. I mówię, Boże, jak ja teraz będę do Ciebie mówić, to ja, bo ja, słuchajcie, ja mam naprawdę ogromną wiarę, gdybym ja wiarę nie miała, to by było, nie wiem, już dawno by mnie nie było, ale ja sobie myślę, jaka to ja chcę taką jeszcze mocniejszą wiarę. I mówię, będę ogłaszać, że nawet jeżeli ja coś nie widzę, to ja i tak wierzę, ponieważ jakby zawsze to gdzieś było we mnie. I moje marzenia się spełniają, naprawdę moje marzenia się spełniają. Czasami trwa to dłużej, ale ja sobie myślę, jeny, przecież Boże, Ty możesz wszystko. I to jest przepiękne, że ja modląc się, rozmawiając z Tobą, zawsze mogę mówić, ja jeszcze tego nie widzę, ale ja już wierzę, że to jest. Zobaczcie, mamy też fragment, który mówi, proście z dziękczynieniem, że otrzymaliście, czyli Ty prosząc, jednocześnie dziękujesz, że to już jest. I zobaczcie, ludzie, którzy są na świecie, jeżeli oni wierzą w coś, obojętnie w co, wierzą mocno, to otrzymują to, jeszcze do tego dążą, bo oni nie muszą, są ateiści, którzy wierzą i otrzymują to, ponieważ wiara jest przeogromna. I uwaga, ateiści też wierzą w coś. Oni nie wierzą w nic, po prostu, tak? Ludzie, którzy wierzą w Boga, że pochodzą od Boga. Ludzie, którzy wierzą w to, że Ziemia powstała z ewolucji, więc wierzą w ewolucję, ale ateiści nie wierzą w nic, czyli też wierzą w coś, bo oni wierzą w nic. Więc każdy w coś wierzy. I tak samo w życiu, jeżeli oni chcą jakąś pracę i tak dalej, dążą do tego, ale wierzą, to też to dostają. To nie jest tak, że ci dostają, a ci nie dostają. Nie każdy, bo wiara jest niesamowita. Ale ci, którzy są przy Bogu, mają ten przywilej, że oni mogą dostać to, co jest przygotowane dla nich i to coś takiego, że nam się nawet nie śni o tym, co jest tam przygotowane. I uwaga, i nawet kiedy będzie źle, i to jest ta różnica, że nawet kiedy są przeszkody, jakieś trudności, to uwaga, to Bóg jest tobą i On ci pomaga przechodzić przez to i iść dalej i ty nie jesteś w tym sam i to jest najlepsze. Nie czujesz tego ciężaru, nie czujesz tego ucisku, że wiecie, świat, ludzie cały czas chcą cię napaść, zabrać ci wszystko i wszystko, każdy chce źle dla ciebie, ale kiedy ty masz wiarę i jesteś przy Bogu i z Nim, to ty masz pokój, dlatego że wiesz, że On zrobi wszystko, aby Tobie pomóc, bo Jemu zależy na Tobie. I to jest ta wspaniała różnica. Kolejną różnicą jest to, że jeżeli Ty jesteś nawrócony, jesteś przy Bogu, to Ty wiesz nawet, że jeżeli umrzesz, to wiesz, gdzie idziesz. Tamci nie wiedzą. Mają nadzieję, że może pójdą tam, a może tam, ale tak naprawdę oni idą na zatracenie. I jest dokładnie to napisane w Biblii. Więc zobaczcie, jak to jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, do kogo my należymy, komu mamy ufać i komu mamy wierzyć. Ja w mojej książce Jak uleczyć zranioną duszę opisałam to dokładnie, na przykład jakby prawo przyciągania, tak? Jak w świecie jest, ponieważ ja sama stosowałam prawo przyciągania i rzeczywiście przyciągałam te rzeczy, bo ja wierzyłam w nie, tylko zawsze pytanie jest, od kogo to dostajesz? Już o tym mówiłam, są na ten temat podcasty, więc przesłuchaj sobie, polecam Ci to. Ale kiedy Ty ufasz Bogu i dostajesz to od Niego, to uwaga, nikt Ci nie może tego zabrać. I jeżeli On na to nie pozwoli, to nikt nie może Ci tego zabrać, ponieważ to Ty należysz do Niego, a to jest Jego. I to jest najpiękniejsze. I dzisiaj, jak to właśnie usłyszałam, ten któryś raz myślę, wow. Ja po prostu, wiecie, ja nie widzę, ale ja wierzę. Ja nie widzę jeszcze tego, ale ja wierzę, że to już jest. Ja wiem, Boże, że to jest już moje. Bo w Nim mamy wszystko. I to jest najpiękniejsze. I czasami zobacz, bardzo coś, jeżeli coś chcesz, co masz w swoim sercu, co to jest godne i prawdziwe, i to jest dobre, uwaga, i to jest dobre, to ja wierzę, że to, jeżeli jeszcze będziesz szedł tą drogą, to ja wierzę, że to otrzymasz. Dlatego, że to, co jest w sercu, zawsze jest prawdziwe. Oczywiście nie mówię tutaj o rzeczach, które jakby masz coś dostać kosztem innych, albo masz coś dostać, albo coś oszukać, przekłamać, ukraść coś i tak dalej, i tak dalej. Nie mówię o takich rzeczach, mówię o rzeczach prawych, dobrych i prawdziwych, tak? Czyli takich, które są jakby zgodne z etyką, z prawem i tak dalej, i tak dalej. I są to marzenia, które są w Twoim sercu i Ty je czujesz. I jest takie fajne powiedzenie, że
nie rezygnuj z marzeń, czy z marzenia, o którym nie możesz przestać ani jeden dzień. To znaczy, że to jest coś prawdziwego, tylko idź tą drogą. Idź i podążaj. I słuchajcie, jest kurs Uwierz w siebie, który jest dostępny i będzie do końca miesiąca, będzie w promocji, on kosztuje 79 zł. Jego cena potem będzie 99 zł, a jego cała wartość jest o wiele wyższa, bo ja tam jeszcze dokładam kilka rzeczy, na przykład 39 zł kosztuje ćwiczenie lustro, które macie za 0 zł. Będzie do tego dodane nagranie prawie godzinne Wejdź na swój szczyt. Tam będzie szkolenie webinarowe, które było, półtora godziny trwa, które dostaniecie też za darmo, czyli przestań odkładać, zacznij działać. Czyli tak naprawdę wszystkiego będzie około rzeczy za 200 zł, dostajecie to za 79. Do końca miesiąca będzie ta cena. Wszystkie te rzeczy będą dołożone do tych osób, które zakupiły to. Będzie to wszystko wysłane i będziecie mogli sobie to przeglądać. I macie to nieograniczone. Ja daję to po prostu, dopóki będzie istniało Ludzie Sukcesu i będzie platforma, będziecie mogli sobie z tego korzystać. Jeżeli zostanie zaktualizowany czy nowy kurs, no to po prostu ten kurs stary zostanie zdjęty i nagrany nowy. Ale wszystko to dostajecie. I do tego jest workbook, czyli ta książka do ćwiczeń. I to jest mega, bo to buduje Ciebie. To jest ta wiara właśnie, która Cię przenosi z jednego miejsca na drugie. I kiedy są te trudności, i kiedy są problemy, i kiedy jest troszeczkę nie tak, jakbyś chciał, ale Ty wierzysz, uwaga, i mimo tego, że nie jest tak, jakbyśmy chcieli, idziesz dalej i robisz te małe kroki, których uczę, bo to jest mój autorski program i autorski zestaw ćwiczeń są na to w tym całym kursie i wiem, że to działa, bo to zadziałało na wielu ludzi, na mnie i na dziesiątki ludzi, być może setki, bo ten kurs wcześniej przeszło setki osób, nie wiem, ile z tego skorzystało, wiem, z którymi mam takie bliższe relacje, jakiś tam kontakt, to one mówią, jak to odmieniło ich życie i tak dalej, jak się zmieniły. Ale nie mam pojęcia, ponieważ wiele ludzi nie pisze nigdy, jak kurs zmienił życie, bo ja, jeżeli ja na przykład przechodzę jakiś kurs, to ja też nie piszę, że nauczyłam się dzięki temu, na przykład, nie wiem, odnośnie marketingu czy coś, tylko to zmieniło we mnie. To jest niesamowite, że macie go cały czas i że macie tam tyle wartości, która nauczy Was tej wiary i zbuduje Waszą siłę i poczucie własnej wartości. A link macie pod spodem, link macie też na sklepie na ludziachsukcesu.com i od jutra też będę mocno to promowała też. We wtorek będzie live, więc na live powiem o wiele więcej, może zrobię taką prezentację. Tak właśnie pomyślałam sobie o tym dzisiaj bodajże, że zrobię taką prezentację. I ten live będzie trwał może troszkę dłużej niż pół godziny, może 40 minut. I myślę, że to będzie też wartościowe, ponieważ tam będę chciała pokazać też fajne rzeczy. I oprócz tego zrobię też webinar, który będzie trwał z półtora godziny. Tak jak zawsze coś jak wypuszczam. I wtedy na takich webinarach zawsze jest 10% zniżki. Uwaga, a na wszystkie produkty. I te osoby zawsze mają też jakby nagranie, nie jakby, tylko na pewno zawsze mają nagranie do tego webinaru, dostęp przez kilka dni, potem on wchodzi już na sklep i jest płatny 39 zł, więc fajnie można sobie to wykorzystać. Co więcej, ja też od razu chciałam zaznaczyć, że jak będzie Black Week, to chciałam powiedzieć, że produkty online będą przecenione. I będą one przecenione sporo, ale najważniejsze jest dla tych osób, które się zastanawiają nad tym, żeby spotkać się ze mną online, żeby popracować ze mną na sesjach online, albo właśnie przejść taką, na przykład wykupić sobie pakiet takich 10 spotkań i podziałać ze mną przez 2,5 miesiąca tak intensywnie, przepracować swoją przeszłość, pewne zagadnienia, które są i które nas trzymają w tym miejscu, to ja Was serdecznie zapraszam, ponieważ w tym czasie właśnie na Black Week będzie pakiet, który ma 10 sesji, będzie przeceniony o 200 zł, słuchajcie, to jest bardzo dużo,
to myślę, że warto. I pakiet, który jest, gdzie są cztery sesje, będzie przeceniony o 100 zł. Więc jest to duża różnica, szczególnie dla Was. No bo dla mnie to nie ma jej tak jakby... Znaczy, no jest też, no bo mniej zarobię, ale godzin tyle samo przepracuję. Ale chcę dać osobom, które mnie znają, słuchają i które są jakby blisko, a które się jeszcze jakby zastanawiają nad tym, czy zrobić coś dalej, czy nie, to ja Wam daję taką możliwość i dla moich słuchaczy, ponieważ jesteście tutaj, będzie to fajna opcja, żebyśmy mogli razem popracować, a wiem, ile to wspaniałych rzeczy daje. Także słuchajcie, patrzcie też, kiedy będzie Black Week i jeżeli kupiliście coś u mnie, to na pewno dostaniecie też maila wcześniej z informacją o tym, bo najpierw puszczę to do osób, które są na mojej liście mailingowej i tutaj w podcastach, a dopiero puszczę to jakby szerzej. Jeżeli będzie dużo jakby tych chętnych, to też jakby zamknę to, dlatego że czas mój jest ograniczony i oczywiście nie chcę mieć 30 osób, bo zarobiłabym sporo, ale tak naprawdę nie miałabym czasu na nic i tylko bym siedziała przy komputerze na sesjach online. Nie jest to moim celem. Chcę mieć kilka osób, które są gotowe na to, żeby popracować, żeby uwierzyć w to, że mogą coś zmienić w swoim życiu i żeby to zmieniły, a ja jestem po to, żeby Wam pomóc i z Bożą pomocą zrobimy to razem. To tyle na dzisiaj. Ściskam. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej!